nie daje do ręki krochmalowi, tylko tak rozwija i trzyma w ręku, mówi, masz, czytaj Żydzie, czytaj. Krochmal tak stoi, zaczyna czytać i po chwili zaczyna płakać. Witam w kolejnym odcinku Historii Hiking. Dziś opowiem Wam o tym, co działo się w Górach Sowich po II wojnie światowej. I o tym, co tutaj widzicie, a więc o największym składowisku cementu, jaki został po obiekcie Rize na terenie Góry Włodarz. Szacuje się, że takich skamieniałych worków cementu jest tutaj około ponad 10 tysięcy. To był największy skład, jaki w tamtym czasie zastali tutaj Polacy, którzy zaraz świeżo po wojnie na ten teren przyjeżdżali. I ja miałem okazję poznać jednego z takich panów, nazywał się Władysław Milanowski. Był mi bardzo bliski, dlatego że pochodził z Świstołpiń, to jest dzisiaj rejon Ukrainy, dawny polski Wołyń. I pochodził z tej samej wsi, co pochodziła moja babcia Aniela Kołodziech, później z domu Kazek. Więc miałem z nim mnóstwo okazji do rozmawiania i opowieści o tym, jak to wszystko świeżo po wojnie wyglądało. W marcu 1946 roku. Ja przyszedłem, to już trzeci byłem. Tu nic nie było, tylko okna powybijane, piece pozwalane, podłoga pozrywana. Szukali za szabrem. A on właśnie pracował w 1947 roku przy zwózce tego regnamentu, a więc tego cementu, na powiedzmy odbudowę Warszawy i terenów zniszczonych przez Niemców, jeśli chodzi o centralną Polskę. Okazało się, że na wierzchu ten cement kamieniał, ale w środku był dobry. Stąd takie szabrownicze firmy przyjeżdżały właśnie tutaj, kupowały zezwolenie na odzyskanie mienia poniemieckiego i to ze środka wybierano. Były specjalne sita, przez które przesiewano ten właśnie cement wybrany ze środka, a potem pisano na workach 500, czyli o bardzo dobrej gęstości i sprzedawano. Cement miał wartość nawet większą niż worek zboża. Nie było cementowni, wszystko po wojnie było zniszczone, kraj trzeba było odbudować. Milanowski opowiada, że zwraca się do takiego właśnie szefa tej firmy, to były firmy szemrane, szabrownicze, że ten cement, mówi, nie ma żadnej wartości. On jest bez użytku. Co cię to obchodzi, mówi? Przesiewaj, płacę i koniec. Zbudowali kilka mostów kolejowych. Mosty się, mówi, po wojnie, po budowie po 5 lat zawaliły. Przyjechało, mówi, tutaj UB, robiło śledztwo i było kilka wyroków śmierci. Ale jeszcze jest ważna opowieść jedna, którą zdradził mi Władysław Milanowski. O pewnym znalezisku, które jest wstrząsającym świadectwem tego, co działo się tu w czasie II wojny światowej. Dzisiejszy odcinek dedykujemy naszemu patronowi Tomaszowi Stachowiakowi. Góry Sowie nazywane były po wojnie, w potocznym języku, największym śmietnikiem betonowym III Rzeszy. Pierwsze gazety powojenne pisały w swoich nagłówkach artykułów, że jest tam ponad milion worków cementu gotowego do użytku. Liczono, że jest 500 000 cegieł, które można spokojnie wywieźć na odbudowę Warszawy. Nie liczono różnego rodzaju kostki kamieniarskie, nie liczono prefabrykatów, które były gotowe do spongowania stropów. Nie liczono mnóstwo różnego rodzaju desek, stali, kątowników, rur kamionkowych, różnego rodzaju kształtków. To wszystko było i gotowe leżało. Jak ci pierwsi Polacy przyjeżdżali, to mieli potężne wrażenie właśnie, że jakby weszli na teren budowy, która dosłownie przed chwilą została przez nich zatrzymana. Kiedy mój dziadek przyjechał w Góry Sowie, a był to wrzesień 1945 rok, to jeszcze w bakach, gdzie stała kolejka wąskotorowa, która woziła te materiały, ten cement z rampy przeładunkowej w Erlenbusz, dzisiaj Olszyniec, to w bakach tej kolejki była ropa. Można było odpalić tą kolejkę i jechać spokojnie z Włodarza do Olszyńca. Ludzie jeździli, pili bimber, mieli karabiny, strzelali w powietrze, cieszyli, że wojna się skończyła. Cement normalnie był zadaszony w specjalnych barakach, na słupach tych baraków wisiały normalnie instrukcje niemieckie i oczywiście były też gaśnice przeciwpożarowe. Cement był normalnie w workach papierowych. Do dzisiaj, kiedy się podniesie te worki, które ze sobą leżą od 1944-1945 roku nałożone, jak się je podniesie między sobą, jeszcze na styku tych worków można znaleźć fragmenty prawdziwego tego
worka, w który został on zapakowany. Na jednym kiedyś odczytałem skład chemiczny i że aus Ital, czyli no, że z Włoch pochodził ten cement, 500 o bardzo szybkiej gęstości i zastygalności. Świętej pamięci pan Władysław Milanowski nie zajmował się tylko przesiewaniem cementu, jeśli chodzi o zwózkę regnamentów z obiektu Rize w Górach Sowich, ale też również zrywał sieci kolejki wąskotorowe, które tutaj nici biegły na materiały takie właśnie jak ten, gdzie widzimy, czyli chodzi o urobek wyszczelony z podziemi z Włodarza. Ta sieć kolejki wąskotorowej kończyła się mniej więcej tu i w 1947 roku na jesień zrywano tą kolej. Milanowski, zrywając podkłady kolejowe, zrywał podkłady kolejowe i nagle okazuje się, że podkładem kolejowym jest jakaś paczuszka zawinięta w papę. Rozwinął tą paczuszkę, a w tej paczuszce takie zwoje papieru od cementu, od worku cementowego, ale zapisane hebrajskimi literami. W pewnym momencie, w tym momencie przychodzi jego majster Grześko z centrali, wielki, barczysty chłop, i mówi do niego: słuchaj, to na pewno Żydzi napisali, gdzie schowali złoto, diamenty, bo tu byli. Będziemy bogaci. Ja mam kolegę, mówi, on to przeczyta i będziemy bogaci. I mu to zabrał. Ale Milanowski był ze wschodu. To była kolosalna różnica między tymi, powiedzmy, Polakami. Ci ze wschodu byli bardziej bogobojni, a ci z centralnej Polski byli troszeczkę cwańsi, takiego słowa użyję. Milanowskiemu nie dawało to spokoju. Spotyka w Walimiu Żyda Krochmala, który prowadzi piekarnię. I mówi: panie Krochmal, ja mam tam znalazł takie zawiniątko. Po żydowsku, mówi, litery pisane. Cytuję tak, jak usłyszałem. Chodź pan dzisiaj do Grześka. Jest niedziela, Grześko nie pracuje. On musi to panu pokazać. Idą do Grześka. Grześko otwiera. Co ty zrobiłeś? Przeprowadziłeś? Mówi, że to on doniesie do komunistów. To... Krochmal, porządny człowiek, mówi Milanowski. Nikomu nie doniesie. Jak ja miałem chore dziecko, on miał tylko auto we wsi. Zawiózł do szpitala, pomógł. Ja znalazłem to zawiniątko. To ja znalazłem. Musisz mu to pokazać. Grześko zły, ale idzie do pokoju. Przynosi to zawiniątko, czyli ten papier. Nie daje do ręki Krochmalowi. Tylko tak rozwija i trzyma w ręku. Mówi: masz, czytaj, Żydzie, czytaj. Krochmal tak stoi. Zaczyna czytać. I po chwili zaczyna płakać. I mówi: Grześko, ty głupku jeden. Tu jest nic nie napisane, że jakieś złoto, diamenty, klejnoty. Człowieku, tu ktoś, mówi, napisał jak było. W modlitwie, dzień po dniu, jak umierali, jak ginęli, jak cierpieli. Mój obowiązek jest taki, żeby od ciebie to dostać i znaleźć tego, kto to schował, jako świadectwo. I na tym historia się urywa, bo Grześko nie dał Krochmalowi tych dokumentów. W 1955 roku Krochmal wyjechał do Izraela i ślad po nim zaginął. Grześko zmarł około 17 lat temu. Władysław Milanowski zmarł chyba bodajże 5 lat do tyłu. To tu, gdzie teraz stoję, takie świadectwo utrzymałem. Czy było to możliwe, czy było to prawdziwe świadectwo? W Yad Vashem, w Instytucie Yad Vashem w Izraelu, jest świadectwo z Gór Sowich, Żyda z Rumunii, z Transylwanii, niejakiego Naftali Stern, który na workach od cementu napisał w 1944 roku w obozie w Włodarz modlitwę Rosh Hashanah. A więc takie świadectwa powstawały. I ta historia, którą powiedziałem, mogłaby być jak najbardziej i była jak najbardziej prawdziwa. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał. Pamiętajcie również o łapce w górę. Piszcie komentarze, na wszystkie staramy się wam odpowiedzieć. Jesteśmy również na Facebooku i na Instagramie. I jeżeli ktokolwiek chciałby wesprzeć nasze działania, to na Patronite znajdzie History Hiking. Progi są różne. Dziękujemy za każde wsparcie, bo każde wsparcie przybliża nas w odkrywaniu historii i opowiadaniu ją właśnie dla was. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mecenasami naszego kanału są Amster Amster, Kamil Bobowski, Luka Bobrowski, Marcin Bocian, Grzegorz Bosak, Marcin Bugajski, Amelia Bourbon, Karolina Ćwiklińska, Dorota Dojozi, Michał Dura, Anna Dylewska, Michał Folga, Krzysztof Jaworski, Robert Kęsy, Mirosław Kanak, Radosław K.
Karwiński, Kancelaria Adwokacka Magdalena Kolenda, Anna Kudła, Jacek Łapiński, Mieszko Maślanka, Norbert Mądrzak, Bob Mich, Michał Miłoń, Paweł Mojżeszek, Mieszko Musiał, Martyna Nowicka, Artur Oleszek, Janusz Patora, Marta Rodziewicz, Marcin Rutkowski, Tomasz Stachowiak, Mateusz Stanisławski, Marcin Sztec, Danti T, Łukasz Waśko, Michał Wojton, Arleta Zalewska. Dziękujemy wszystkim przyjaciołom, którzy wspierają nasz kanał.